Czasie. Pani marszałek, pani premier. Panią marszałek, przepraszam, że interweniowałem, ale w moim pojęciu, jeżeli poseł nie umie się znaleźć w limicie czasu, to nie powinien pełnić swojej funkcji, bo się widocznie do tego nie nadaje. Będę o tym pamiętała przy pana wypowiedzi. Bardzo teraz proszę teraz od razu będzie, powiem, że moje pytanie pani premier już zostało zadane. I jestem i nie będę go powtarzał. Ale chcę powiedzieć pani, że nie zgadzam się na te podłości, które tutaj padły z tej sali. Nie zgadzam się nie tylko dzisiaj. Nie zgadzałem się za każdym razem, tylko nie umiałem zrobić to w odpowiednim trybie. I chcę, żeby pani wiedziała, że my wszyscy ludzie, którzy przeżyliśmy coś w życiu, jesteśmy z panią nie tylko dzisiaj, ale i wtedy, kiedy było najciężej pani i nam wszystkich w Polsce na świecie. I panu Millerowi dziękuję, że w moim imieniu, naszym imieniu też zabrał tę sprawę. I dziękuję za dobre, optymistyczne expose. A jak komuś się nie podoba i ma smutek w sobie i nieustanny strach przed rzeczywistością, to niech sobie akurat skończyłem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie pośle.